Nie. Mam nie przypomnieć tego telefonu. Już po wyjściu z Belgii, spier dzieliłem. No cóż, no kurna, znowu na pewno sobie, no ja nie wiem, jak się, nie wiem, czy się trzymać. Zawsze jak ja gram jakąś grę, to zawsze przednią kamerkę zasłaniam. Jestem do tego przyzwyczajony i ciągle do zasłania. Zarobiłem taki skok, że już bym mogła się wypieprzyć na bujnie. Wruka teraz. Teraz wruka. Dlatego palce naprawdę pieprzne. On już mnie wkurzać ten pan zaczyna. Widzę, że nie umie docisnąć tego. To jeszcze mnie zaczyna wkurzać. No już za punktem K. I pierwsze miejsce. Można? Można. Powiedzcie powtórkę. Nie będę wam powtórki na widzę nie pokazywał, bo to jest ogólnie potrzebne. To jest też skok zbyt nie za dobry, ale pierwsze miejsce i wygrywamy. Pierwsze koty za płoty. Osiągnięcie dostałem. Która w ogóle godzina? Dobra. Nagrywam o 8 i tak. Nagrywam rano. Widzicie, jak ja się męczę, żeby coś nagrać? Jak ja wcześniej wstaję? A wy mnie za to nic nie dajecie. To mi nic nie dajecie. Czemu? Co ja zrobiłem nie tak? Wiecie, jak ja się męczę, żeby wam coś nagrać, a wy nic za to nie dajecie. No. Teraz fajnie, że spierdzielił. Ale pierwsze miejsce, no kurwa. Ale pierwsze miejsce, no i to jest plus, bo... Jep, zapomnę. Nie wiem, czy HS w ogóle był. Chyba nie. Lilyhammer. Tak, nagrywam przed szkołą. Dwadzieścia siedem metrów.
Trafiłem, trafiłem. Mam zielone światełko, miałem i lecę. Lecę, bo chcę, lecę, bo życie jest złe. Gdzie są pieniądze? No jestem na pierwszym miejscu w kwalifikacji. Kurde. Pomacham wam kciukiem, bo to już będzie ostatni skok w tym odcinku. Zobacz, kolina, no tu kamera mi się przestawia się, nie? Kurde, blisko, że się przybliżył. Blisko się, że przybliżył. Dwa ostatnie skoki. Mamy skoczni. Resztę zrobimy wtedy, kiedy dobijecie. Trzy łapy w górę i kolejny odcinek ze skoków narciarskich, czyli super sky jump. Ostatni skok tego odcinka. Skupienie na full. Pierwsze miejsce i tak. Kciuk w górę. Boję tu się z tyłu, którego nie ma, którego mój skoczek jeszcze nie ma zbyt dużo. Kwalifikacja. Jesteśmy na pierwszym, Severin Fright na drugim, Anders Wardle na trzecim, Kamistoch na czwartym, Thomas Morgenstern na piątym, Noriaki Kasei na szóstym, Gregor Flintzauer na siódmym, Andreas Wellinger na ósmym, Andreas Kofler na dziewiątym, Irny Damien na dziesiątym, Peter Preut na jedenastym, Robert Kraniec na 12. Thomas Dietrich na 13. Simon Amon na 14. Stefan Kraft na 15. Wiecie, Stefan Kraft jest Austriakiem, a nie Polakiem, to lol. Maciek Kot na 16. Marinus Kraus na 17. Miur i zapomniałem jego nazwiska. Michał Hejbek na 19. Dajki tam na 20. Asir. Nie znam go na 21. Piotr Żyła na 22. 23. Richard Freitag. 24. Taku Takeuchi. 25. Jako Pianda. 26. Ziobro, który jest Polakiem, a nie Czechem. Lol. Runewelta na 27. Który zakończył karierę. Michał Neumayer. Nie wiem, chyba tak. Na 28. 29. Jan Matura. 30. Rahul. Nie znam go. 31. Krzysztof Biegun, który jest Polakiem, a nie Czechem. Anders Schwanemel. 32. 33. Anders Wellinger. 34. Gregor Deschwanden. 35. Wolfgang Lois, która też już nie skacze.
36 Jana Ahonen, która też już nie skacze. Dmitrij Wasiliew, 37, który też już nie skacze. 38 Tomasz, nie znam go. 39 Roman Kołodelka. 40 Andras, nie znam go. Nie, Andras. Nie, znam go. Andras S. Znam go, ale nie znam jego nazwiska. Zapomniałem jego nazwiska. Antonin Hejbek też już nie skacze. Nie Hejbek, tylko zapomniałem jego nazwiska. Bo nie pamiętam wszystkich. Jestem wszystkoznawca. Dawid Kubacki, 42. Main. Proszę, ma inne. Tutaj w tych skokach ma inne imię. I Dawidek jest Polakiem, a nie Czechem. Kor Geiger, 43. 44. Klemens Morenka, który jest Polakiem, a nie Czechem. 45. Manuel Fettner. 46. Manuel. Nie znam typa. 47. Markus Eisenbichler. 48. Nels Desmond. 49. Ole Marius Marlus. Nie znam go. I 50. Tom Hilde. I to jest klasyfikacja. A to jest koniec odcinka. Trzymajcie się, na razie.